Witam Państwa, Kulisy Historii, kolejny odcinek cyklu już w nowym roku. Bardzo serdecznie chcę Państwa powitać. Dzisiaj jest z nami pan Andrzej Krzystyniak, autor książki na temat duszy śląskiej. Bardzo ciekawa kwestia, jak rozmawiać o duszy śląskiej w kontekście historii najnowszej i nie tak do końca też najnowszej. Pan Andrzej jest historykiem, publicystą, pisarzem. To jest kolejna książka, to nie jest debiut autorski. Nie, nie. Kolejna książka, tak. Także pan Andrzej jest człowiekiem, który zajmuje się tą najnowszą historią Śląska, także współautorem kilku wystaw na temat historii Śląska, powstań śląskich, akcji antyinteligenckiej, jeśli tak można powiedzieć, niemieckiej. No bardzo można powiedzieć takie niepopularne sprawy, niepopularne tematy, niepopularne kwestie, które pan dotyka. Dlaczego? Bardzo dziękuję za zaproszenie. Może właśnie dlatego, że niewiele osób te tematy dotyka. To jest część naszej historii, która zdaje się być od kilkunastu lat tak spychana na margines, zamazywana. Jakby. Nawet myślę, że trzecia RP robi wszystko, żeby wypchnąć opowieść o tej specyfice śląskiej. Znaczy trzecia RP zrobiła bardzo dużo po 1989 roku, żeby ułatwić, mówiąc otwartym tekstem, odseparowanie Śląska od Polski, kulturowe i gospodarcze. Ja myślę nawet szerzej, że ziem odzyskanych, czyli ziem, które zostały Polsce przyznane po 1945 roku, mamy do czynienia z ich kulturowym odcinaniem. Ten proces po upadku komunizmu był bardzo, bardzo widoczny. No dzisiaj to ja myślę, że często zadaję sobie pytanie i też niektórzy czytając moje teksty zadają mi pytanie, jak daleko jest to proces posunięty. Ja powiem tak pesymistycznie, że kulturowo w zasadzie ziemi odzyskane i Śląsk to już utraciliśmy na razie. I ten proces będzie trudny do nadrobienia. To, co piszę w książce Zagadki Śląskiej Duszy, w poprzedniej książce Zwijanie Polskości. Ta Polskość została już zwinięta i jakby niewiele już pozostało. To jest oczywiście wersja pesymistyczna. Ja z natury jestem pesymistą, no ale może lepiej założyć wersję taką skrajnie niekorzystną niż żyć w ubogiej nieświadomości tego, że jeszcze panujemy nad tymi ziemiami w sensie kulturowym, jak również gospodarczym. No ale panie Andrzeju, jak się jedzie na Śląsk, to nie ma się poczucia, że nie rozmawia się z Polakami, że to jest jakiś rejon niepolski. Oczywiście patrząc na architekturę wielu miast śląskich, oczywiście można sobie uświadomić na czele z Katowicami, kto tam był, kto przez wiele lat kulturę tamtejszą tworzył. Wiele osób też pamięta, jakie nazwy miast po niemiecku, jak nie wiem, nazwa Bytomia brzmiała, czy Gliwic. Oczywiście, jak najbardziej. Świadomość tego jest, że to nie były miasta przez wiele lat należące do Polski, związane z polskością, z Polską jako taką, ale z drugiej strony przecież tak jest, że wspominamy te wydarzenia, one są elementem nauczania, nie wiem na ile nauczania historii w szkołach, ale niewątpliwie wiemy o tym, co działo się na Śląsku, jeśli chodzi o powstania śląskie, o jakiego rodzaju Polskę walczyli powstańcy śląscy. Znaczy, ja oczywiście tutaj też jasno chcę zadeklarować swój jak gdyby stosunek, czy wskazać na to, że zdaję sobie w pełni sprawę, że dzisiejsze łatki, takie słowne hasełka, modne, stereotypowe, rzutuje się wstecz. No bo podejrzewam, że jakby się przeciętnego powstańca śląskiego zapytało o to, czy on walczył o wieloetniczność albo multikulturowość Śląska, to by nie bardzo wiedział, o co go pytamy.
autonomię. Czy autonomię, tak. No, autonomiści, ruch autonomistów. Znaczy pozornie może to wyglądać w ten sposób, że ta wiedza jest jeszcze spora, prawda, że czcimy czyn powstańców, że dbamy o to, prawda, staramy się kultywować, ale proszę zwrócić uwagę, jak z przestrzeni publicznej zniknęły takie określenia jak polsko-śląska. Czy ktoś odważy się dzisiaj powiedzieć w sposób publiczny, polityków, że Śląsk jest polski? My tutaj o tym mówimy. My tutaj o tym mówimy. Nie boimy się, nie wstydzimy się tego. To jest jedna z moich wypowiedzi do jednego z portali internetowych. Ja powiedziałem, że po przyłączeniu części Górnego Śląska do Polski, Śląsk swój rozwój zawdzięcza Polsce. No fala, jak to się mówi, hejtu, no, jak na mnie spadła wówczas, kilkaset wpisów różnych, różnej maści osób, które no wręcz jakby no chyba wierzyły w to, co mówią, że to jest idiotyzm, że to w ogóle to skandal, takie powiedzenie, że jak to Śląsk może zawdzięczać swój rozwój Polsce. No, to była wypowiedź na portalu dosyć sporo uczęszczanym, że tak powiem, tam nikt nie zaprzeczył, nikt z osób publicznych też nie zabrał głosu i dawno nie słyszałem takiej wypowiedzi, że właśnie, że ten Śląsk zawdzięcza rozwój Polsce, że to Polska rozwinęła Śląsk, czy też przy okazji rocznicy powstań śląskich, proszę zwrócić uwagę, że czy ktoś mówi, że Polska była lepszym wyborem ze względów pragmatycznych niż Niemcy, niż ówczesne Niemcy w 18 roku, zrewoltowane z rządem, który ucieka z Berlina do Drezna podczas próby puczu w 20 roku. No w Polsce czegoś takiego nie było. Czy ta Polska, która potrafi odeprzeć atak Armii Czerwonej, pobić bolszewików, istnieje dopiero parę lat. Zawsze mówimy, że Polska, no tak, taka słaba, tutaj Ślązacy w odruchu serca wybrali Polskę. To też jest oczywiście prawda, ale to był też czyn z punktu widzenia pragmatyki. No po cóż się przyłączać do Niemiec, które są zrewoltowane, które mogą się okazać niebawem co bolszewickie, z olbrzymimi kontrybucjami, które muszą spłacać po pierwszej wojnie światowej, które są pogrążone w chaosie. O tym też się nie mówi. Tych rzeczy się nie przypomina. To jest jak zamazywanie tej historii i powstań śląskich i idąc dalej II wojny światowej, agresji niemieckiej czy 45 roku. No, obserwując niektóre konferencje czy publikacje na temat tak zwanej tragedii górnośląskiej, no możemy odnieść wrażenie, że wojna na Śląsku zaczęła się w 1945 roku, od wkroczenia Armii Czerwonej, że wcześniej nic takiego się nie wydarzyło, że nie było obrony Śląska, walki z Niemcami, nie było wspomnianej akcji antyinteligenckiej, mordowania przedstawicieli elity śląskiej przez Niemców, według przygotowanych list proskrypcyjnych, którym to pomagała też ułożeniu tych list mniejszość niemiecka. To jest jakby zepchnięte na margines historii. Przypomina się inne fakty, które są no, tak przedstawiane, że są niewygodne dla Polski. No, oporu wobec tego no, nie widzę. W każdym razie jest niewielki. W tym sensie kulturowo Śląsk tracimy. I ja cały czas przypominam szerzej również ziemie odzyskane. To zaraz do tego przejdziemy dalej, dlaczego tak jest w ogóle, jak ten proces wygląda, kto jest tutaj za kulisami, pociąga za sznurki, jeśli tak można powiedzieć. Wszak o kulisach rozmawiamy. Ale jeszcze jedna taka rzecz, która jest obserwacją z zewnątrz, czyli moją, bo ja nie jestem Ślązakiem, nie pochodzę ze Śląska, jestem wielkim miłośnikiem Śląska, polskiego Śląska, a także tego Śląska, który został włączony do Polski, a nie był przed wojną polskim Śląskiem. Mam tu na myśli chociażby Bytom i Gliwice. Wiem, że paru pisarzy i lokalsów by się już tutaj teraz zrzymało i denerwowało.
Tak jak pan powiedział, że pan jest raczej pesymistą z natury i zakłada pewne pesymistyczne wersje, to ja jestem melancholikiem z natury i właśnie pewien typ takiego może też upadku niektórych miast, niektórych dzielnic. Wiem, że to trochę źle brzmi, ale dla mnie w pewnej takiej melancholii śląskiej tkwi ogromna siła. Ja pewien rodzaj takiego klimatu śląskich miast, miasteczek, dzielnic bardzo lubię. Nie mówię o tych dzielnicach, które stały się, nie wiem, modne, jak Nikiszowiec, gdzie w zasadzie jedzie się zobaczyć, jak to wyglądało, takie tradycyjne osiedle śląskie. No, tam jest, powiedzmy, ekskluzywna restauracja w tej chwili, część jakichś urzędów miejskich, centralnych, sklep z pamiątkami. Ale po drugiej stronie widzi się taki obrazek, który jest przykry. I on jest w ogóle przykry już w coraz większej ilości miast śląskich, czyli zamknięta albo upadła kopalnia. Czy w ogóle Śląsk bez kopalni, zresztą na przykładzie już nawet no, tego szpanerskiego, że tak to ujmę, Nikiszowca, dobrze widać, jak było całe życie zorientowane Ślązaków. Ono było zorientowane w taki sposób, że było osiedle, było miejsce, gdzie ludzie, nie wiem, mieszkali, robili zakupy, ewentualnie w niewielkiej odległości kościół, ale tym centralnym miejscem była kopalnia i ta kopalnia dzisiaj, no na przykład tak jak na Nikiszowcu, widać, że jest pięknym, zabytkowym budynkiem w tej swojej takiej najstarszej strukturze, ale że to są już w zasadzie gruzy, coś, co się rozpada. No, w tej chwili podjęto jakąś tam decyzję polityczną pod naciskiem Unii Europejskiej, że my musimy te wszystkie kopalnie zamknąć. Czy w ogóle Śląsk bez kopalni istnieje? Czy ma rację bytu? Czy w ogóle Śląsk bez przemysłu ciężkiego może istnieć? Czy może istnieć wówczas ten etos pracy, prawda? Ten etos ciężkiej pracy, nie tylko na kopalni, ale w hucie czy w zakładach przemysłowych? To jest trudne pytanie. No ja jako pesymista odpowiem, że nie może istnieć, że to już nie jest Śląsk, to będzie Śląsk z nazwy. Kopalnia w danym mieście, w danych dzielnicach stanowiła o rytmie życia. No, to tam też górnictwo było przekazywane z pokolenia na pokolenie. Zawód górnika jest takim specyficznym zawodem. Mój ojciec był przez 28 lat pracował na kopalni na dole. Jest takim specyficznym, który wymaga przygotowania. Ja bym powiedział nawet przygotowania pokoleniowego. To nie jest zwykła praca taka, że przyjmujemy się do fabryki, wykonujemy jakąś czynność i sobie spokojnie przez 8 godzin pracujemy. Tam jest specyfika zdecydowanie inna, to jest praca pod ziemią, bardzo niebezpieczna, w warunkach też wyczerpujących organizm. Trzeba wiedzieć i mieć to wpojone, jak pracować, jak to mawiał mój ojciec, miał takie powiedzenie, żeby nie dać się zastrzelić, nie dać się wykończyć bardzo, bardzo, bardzo szybko w tych właśnie ciężkich warunkach. Myślę, że śląskie rodziny miały taką specyfikę i dawały takie przygotowanie do tej pracy, bardzo ciężkiej i bardzo odpowiedzialnej. Górnictwo, hutnictwo były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Ten ciąg w pewnym momencie został przerwany. Znaczy, to stało się dużo, dużo wcześniej. To wspominamy ten 89 rok, trzecią RP, która właśnie wówczas wiele fabryk, hut, koksowni przestało istnieć, stwarzając dookoła no dzielnice, które zostały zubożone, takie rdzennie śląskie dzielnice, familoków, prawda, gdzie właśnie z pokolenia na pokolenie szło się do tej ciężkiej pracy. Jeśli teraz możemy sobie wyobrazić, jeśli jest kopalnia, wokół której skupia się życie, prawda, życie zawodowe i nie tylko, ona przestanie istnieć. To jest pytanie, jaką alternatywę jesteśmy w stanie zaproponować tym ludziom i czy oni są w stanie ją przyjąć, prawda? Przystosować się do innej pracy. No już były takie próby
w latach 90. odprawy dla górników i mieli zakładać biznesy. Ja nawet słyszałem takie, że to może sobie zakład fryzjerski górnik założyć i tak dalej. Pamiętam kwoty, ale 50 tysięcy chyba tam takie odprawy dawano. No to byłoby to... że tak powiem, mówił to ktoś, kto nie znał specyfiki pracy górnika i w jakich warunkach on pracował, do jakiej pracy przywykł i w jaki sposób miałby, do jakiej branży miałby przejść. No ja uważam, że koniec przemysłu ciężkiego na Śląsku, a zostało już go niewiele, no może spowodować to, że Śląsk będzie Śląskiem tylko z nazwy geograficznej. Że ten etos pracy, tej ciężkiej pracy, która była podziwiana i zawsze brano za wzór pracę na Śląsku, ciężką pracę, kopalnia wymaga też wytrwałości i tak dalej. I górnictwo też, ja wiem, poznajemy górnika, górnictwo wciąga. To jest taka walka z żywiołem. No? Po iluś latach pracy na kopalni, no jest się ciężko przestawić. Ja to doskonale rozumiem do innych zawodów, do innej pracy. Ciężko jest pracować na powierzchni, ale ten etos pracy bez przemysłu ciężkiego na Śląsku po prostu zniknie. Śląsk przestanie być Śląskiem. To jest oczywiście moja pesymistyczna wersja. Może stanie się inaczej, może inne gałęzie przemysłu na Śląsku powstaną. Może tego wymaga sytuacja. No, nie wiem. To, co mnie uderza na Śląsku, to dwie rzeczy. Ten pewien rodzaj melancholii, zupełnie inaczej ustawionego życia, ustawionego nawet strukturalnie, jeśli chodzi o urbanistykę miejską. W ogóle wierzę się w zupełnie inny świat. A z drugiej strony no, pewien rodzaj takiej, mnie to na przykład bardzo odpowiada, pewnej takiej bardzo określonej specyfiki ludzi. Ja wiem, że teraz teraz ulegnę pewnym, zapewne ktoś mi zarzucił uproszczeniom czy pewnym stereotypom, ale pewien rodzaj takiej ogromnej pokory, spokoju i pewnego rodzaju bardzo mi odpowiadającej na przykład kultury osobistej lokalnej ludności, jeśli tak to mogę ująć. Znaczy Ślązacy to są tacy ludzie bardzo spokojni, bardzo grzeczni, bardzo ułożeni. Na przykład po Śląsku mi z rejestracją warszawską jeździ się doskonale, w innych rejonach Polski różnie jest i różnie dają do zrozumienia, co sądzą o mieście stołecznym, ale na Śląsku nigdy nie miałem takiej sytuacji, żeby ktoś mnie, nie wiem, nie wpuścił, nie zatrzymał się, nie pomógł, jak miałem problem z jakimś tam skrętem w tą lub w ową stronę. No i tak jak mówię, ta ogromna pokora. Ale nawiązując jeszcze do tego, co pan powiedział, ja miałem, no jeszcze była ładna jesień tego roku, kiedy pojechałem tak trochę na wycieczkę, żeby sobie odświeżyć pewne wspomnienia z Mysłowic. I rzeczywiście w Mysłowicach czy w Rudzie Śląskiej najbardziej dotkliwie widać, chociaż w Mysłowicach mnie to bardziej uderzyło niż ostatnio w Rudzie Śląskiej, jak bardzo życie zamiera, kiedy pada właśnie ten centralny punkt miasta, kopalnia. Ja byłem, proszę Państwa, w okolicach godziny 16, 17 w Mysłowicach, w centralnym punkcie miasta, tam przy ulicy Goworka jest urząd miejski, w pięknym XIX-wiecznym budynku szkoła podstawowa, no i fantastyczny urząd miejski i główna ulica jeszcze z taką starą zabudową, vis-a-vis znowu jest kopalnia, w tej chwili jakaś tam ciepłownia, która jeszcze tylko działa. I proszę Państwa, godzina 16-17 i poza trzema panami w bramie absolutnie nikogo na ulicach. Sobota popołudnie. Spotkałem dwie osoby. Dwóch chłopców grających właśnie na boisku przy szkole w piłkę i trzech panów w bramie. Sobota, godzina 16. Czy Śląsk się też wyludnił, wyludnia? Myślę, że brak pracy może powodować wyludnienie. Brak pracy, brak perspektyw może powodować, że młodzież będzie uciekać ze Śląska. No tutaj
to, co powiedzieliśmy wcześniej, jeśli ten rytm życia został przerwany w pewnym momencie, no to trzeba poszukać jakichś alternatyw lub może zostać na miejscu, ale co dalej, prawda? Jakie perspektywy dalszego rozwoju, jeśli ten nagle, ten kluczowy zakład pracy padł, prawda? Doprowadzi to naturalną koleją rzeczy i to doprowadziło wiele śląskich dzielnic do zubożenia, do upadku. To widać na przykładzie Mysłowic, to widać na przykładzie w zasadzie każdego śląskiego miasta, które tam te dzielnice były związane z hutą czy kopalnią, koksownią. Natomiast zakładu nie ma, ale czy jest jakaś alternatywa dla młodzieży? Dawniej uczono się zawodu właśnie z myślą o pracy na kopalni czy w hucie. Ja myślę, że to jest ciekawe, co pan powiedział o tym spokoju Ślązaków i takim braku nerwowości, ale to też wynikało właśnie z kultury pracy, że ta ciężka praca w przemyśle, na kopalni, w hucie wymagała właśnie spokoju, nie takiej porywczości, że przychodzę i bardzo szybko chcę się dorobić, tej pracy biorę na siebie bardzo dużo i będę pracował po 12-14 godzin. Nie, bo to do niczego nie doprowadzi, to doprowadzi do wycieńczenia organizmu, na przykład w przypadku kopalni, bo nie da się pod ziemią długo pracować. Doprowadza to do odwodnienia organizmu, do różnych schorzeń i ludzie często nie dożywają emerytury ze względu właśnie na tą ciężką pracę. Ja myślę, że po części też stąd wziął się ten spokój Ślązaków. Że spokojem i taką wytrwałością możemy daleko dalej zajść. Tylko tutaj to powiedział o upadku przemysłu. No, nie znajdujemy recepty na ten. Ja myślę od dłuższego czasu, od ponad 30 lat, od 1989 roku, jak uzdrowić sytuację. W śląskich miastach, w śląskich dzielnicach, jak doprowadzić właśnie do rozwoju. Ta gospodarka przestawia się na inne tory, ale zastanówmy się też, czy nie pomija w tym rozwoju Ślązaków właśnie. Że jeszcze raz powtórzę, ten schemat życia został przerwany bardzo, bardzo niesprawiedliwie, ale czy jest jakaś alternatywa? Tego nie wiem, ja jej nie dostrzegłem w każdym bądź razie. No dobrze, ale zatytułował pan ostatnią książkę Zagadki duszy śląskiej. Co dla pana jest, mimo że jest pan Ślązakiem, z Tychów, z miejsca bardzo takiego ciekawego. Znaczy, to jest moja taka ulubiona trasa, jak jedę z katowickiego Bażantowa ulicą Boja Żeleńskiego, zjeżdża się tak w bok, proszę państwa, się przejeżdża przez Tychy, potem się wyjeżdża na trasę w kierunku Bielsko-Białej, mojej ukochanej też Pszczyny. No i co jest dla pana zagadką duszy śląskiej jako dla Ślązaka? Tych zagadek jest bardzo dużo. Przede wszystkim Tychy, no Tychy nie do końca są traktowane jako takie śląskie miasto. Tychy powstały, zaczęły być budowane w 50 roku. No, to jest miasto zbudowane w sposób zdecydowanie inny jak większość śląskich miast, dlatego że ono zostało zbudowane dla ludzi, których ściągano do pracy w przemyśle, których na Śląsku brakowało. Ten rozwój przemysłu ówczesny był gwałtowny. No i to też jest jedna z zagadek, dlaczego Tychy nie są uważane za śląskie miasto wśród Ślązaków. Ten są w zasadzie sklejone z częścią Katowic. No są w zasadzie w założeniu miały być sypialnią dla Śląska, gdzie pracownicy
zatrudnieni w zakładach przemysłowych w tej górnośląskiej aglomeracji będą wracać, spać, spacerować w niedzielę, prawda, i jechać dalej do pracy w Katowicach czy też w miastach ościennych. No, tutaj jest też, myślę, że dużo ten antagonizm, o którym ja też piszę w książce, to swoi obcy, prawda, napływowi obcy, to co było też podsycane przez władzę komunistyczną, która nie starała się nad tym w żaden sposób zapanować. No, to też jest jakaś zagadka, że często po dzisiejszy dzień ten antagonizm tkwi. On jest widoczny w wielu aspektach. Myślę, że on się przeniósł też na tory bardziej nowoczesne. To widać po forach internetowych, różnego typu organizacji, które zwą się dzisiaj regionalnymi, nie wymieniając nazw. I jedną z tych zagadek jest, myślę, to co powiedziałem wcześniej, taka w wielu środowiskach śląskich niechęć do Polski. Do Polski i do polskości, która miała rzekomo zrobić jakąś krzywdę Śląskowi, Ślązakom. No jeszcze raz powtórzę, niech ktoś spróbuje publicznie powiedzieć, że Śląsk jest polski, czy że Polska rozwinęła Śląsk. A moglibyśmy wiele przykładów znaleźć po prostu, że to Polska właśnie pewne gałęzie przemysłu czy dziedziny na Śląsku rozwinęła, co jest też dla mnie zagadką. Ja piszę o takim nienawiści do wojewody Grażyńskiego i miłości do generała Ziętka. Przypomnijmy obie postaci. Przypomnijmy obie postacie. Wojewoda Grażyński był wojewodą przedwojennym, tak zwanym, znaczy wojewodą z nadania sanacji, jak to się mówi. No, generał Ziętek był wojewodą powojennym, już z nadania komunistycznego. Grażyński jest, można powiedzieć, na Śląsku wyklinany. Jest wiele argumentów. No, większość Ślązaków reaguje alergicznie na nazwisko wojewody Grażyńskiego. No, może dlatego, że nie pochodził ze Śląska. No, chociaż najbardziej zaciekli przeciwnicy no, przyznają mu sukcesy, że tam jednak miał pewnego rodzaju osiągnięcia. No, to jest prawda, miał bardzo dużo osiągnięć, jednak nie może on być wzorem dla Ślązaków. Natomiast spróbowalibyśmy poddać krytyce generała Ziętka. No ja przypomnę, że no, Instytut Pamięci Narodowej jednoznacznie negatywnie ocenił postać generała Ziętka, ale tutaj od razu no, na każdym moim spotkaniu to się powtarza, że publiczność reaguje, no ale on przecież wybudował to, tamto wybudował przecież. Miał wiele osiągnięć, no a to, że był członkiem aparatu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, aparatu komunistycznego, no to nawet z korzyścią dla niego, no bo on był taki sprytny, że potrafił lawirować, ja już to nawet słyszałem, że ten wojewoda Jerzy Ziętek, ten Jork jest nasz, no to ten Grażyński, no to nie, to nie może być. No, logicznie tej zagadki nie da się w żaden sposób rozwikłać i nie ma na to jakiejś w takiej racjonalnej odpowiedzi. Dlaczego Ziętek jest taki kochany na Śląsku po dziś dzień? No, no można zrozumieć pewne rzeczy, że no, no to faktycznie też miał swoje sukcesy i wiele przedsięwzięć, które z jego inicjatywy powstały, no służą do dziś mieszkańcom, no ale podobnie Grażyński. No, no i podobnie obydwaj wywodzili się z sanacji, tylko jeden z nich, czyli Ziętek, no, wrócił na Śląsk w szeregach Armii Czerwonej jako oficer polityczny, natomiast Grażyński no, uciekł przed Niemcami do Londynu, prawda? Czyli to też to już może miał więcej szczęścia, czy może miał pecha. No, gdyby obaj wrócili z Armią Czerwoną, no to pewnie obaj by mieli podobne osiągnięcia i obaj by byli kochani na Śląsku może. Może w ten sposób, nie wiem. A postrzeganie Gierka?
postrzeganiu Gierka. Tutaj że społeczeństwo jest podzielone, ale też myślę, że wiele osób, i z tym się też spotkałem, że dobry gospodarz, podobnie jak Ziętek, jest, zawsze są wymieniane inwestycje, które powstały i dobrobyt, jaki rzekomo wówczas był, jak gdyby te złe rzeczy, które dokonały się pod jego przewodnictwem i co zrobił aparat komunistyczny, no jak gdyby są wypierane. Ważne jest, żeby budowano to i to, że była praca, bezpieczeństwo socjalne. Tak wiele osób to tłumaczy, ale on nie jest tak kochany jak Ziętek, to na pewno. No, okres Prosperity Śląska niewątpliwie przypadał na okres PRL-u. Może nawet jest związany już przede wszystkim z dekadą Gierka, chociaż jak sobie Ślązacy tłumaczyli, czy tłumaczą ten wybuch niechęci wobec władz komunistycznych, który był dla wielu ludzi zdumiewających po wprowadzeniu stanu wojennego, to znaczy kopalnia Wujek, myślę, że dla wielu decydentów, dla wielu osób była kompletnym zaskoczeniem, no bo zawsze mówiono, że no na Śląsk nie ma co liczyć, ponieważ no tam są górnicy na swój sposób właśnie dopieszczani, dobrze traktowani, no mówiąc nawet tak brutalniej, skorumpowani właśnie tym dobrym socjalem, tym dobrym życiem. Dużo osób z Polski, to a propos pewnie swoi obcy, no peregrynowało tam od lat 60. i przeprowadzało się z przeróżnych zakątków. Zresztą często te osoby, czy ich dzieci, czują się dzisiaj właśnie największymi regionalistami, jak to się mówi, największymi ślązorami, mimo że często po prostu przyjechali gdzieś ze wschodniej Polski albo z północno-wschodniej Polski, nigdy ze Śląskiem nie mieli nic wspólnego. Ale właśnie, jak się tłumaczy chociażby ten bunt z okresu 81 roku właśnie górników, właśnie środowisk związanych z górnictwem? Znaczy faktycznie, jeszcze jako dziecko słyszałem takie komentarze, że to jak to się w innych regionach kraju, jak to się na Śląsku dobrze żyje górnikom, jak to się im bardzo dobrze żyje, jak oni mają bardzo dobre zaopatrzenie i te słynne sklepy na książeczkę G, to się chyba tak nazywało, to pamiętam, tylko że to było za pracę znowu w sobotę i niedzielę. Dostawało się talon, już nie pamiętam, czy to taka książeczka, i można było towary, które były niedostępne w innych sklepach, pralki, lodówki czy dżinsy, można było nabyć w takich punktach. Zarobki też na Śląsku były większe, także władza ludowa troszeczkę się tych górników obawiała, ich buntu, dlatego byli w cudzysłowie jakoś tam korumpowani. Tylko ja też sądzę, że było dużo przesady w tym, co mówiono w innych rejonach krajów o tym dobrobycie na Śląsku. No aż tak różowo to nie wyglądało na pewno. No to, tak jak mówię, to co można było dodatkowo kupić, no to nikt tego nie dawał za darmo, tylko za pracę w dodatkowych dniach wolnych. Ale też myślę, że ten bunt w stanie wojennym, symbolem tego jest kopalnia Wujek, kopalnia Piast, strajki i wiele osób zapłaciło za ten bunt życiem i zdrowiem też. Myślę, że po prostu Ślązacy nie dali się skorumpować tym, co próbowała zrobić władza ludowa, w cudzysłowie, czyli lepszymi zarobkami, jakimiś tam przywilejami, które no aż takie wielkie nie były. Po prostu też odczuwano, że system komunistyczny jest nam narzucony, prawda? Że coś tutaj też nie gra, że pracujemy w soboty, pracujemy często w niedzielę, pracujemy w święta, wydobycie jest olbrzymie, ten przemysł pracuje pełną parą, a na półkach sklepowych jest pustka.
jesteśmy wykorzystywani przez w cudzysłowie naszych sojuszników, przez Związek Radziecki, prawda? Że ten to układ... każdy pamięta te dziesiątki wagonów, które jeździły trasą dokładnie tak, Warszawa-Terespol. Że jakby my utrzymujemy RWPG naszą pracą, że gdybyśmy mieli więcej swobody, to potrafilibyśmy zbudować tą Polskę zdecydowanie silniejszą, zdecydowanie lepiej ją ułożyć, że ten komunizm nie jest dla nas dobry, jest nam narzucony i narzuca się nam jeszcze stan wojenny, który ma stłumić ten odruch wolności, czyli utworzenie Związku Zawodowego Solidarność. Myślę, że to bardzo to doprowadziło do buntu na Śląsku też, nie patrząc na to, czym władza próbowała kupić Ślązaków, oni się po prostu kupić nie dali. Czym pokazali? Tym oporem, prawda, no, który został krwawo stłumiony. Kopalnia Wujek miała być takim przykładem dla reszty zakładów, że władza komunistyczna jest gotowa na wszystko, że tych górników, których tak rzekomo hołubiła, no teraz jest w stanie rozjechać czołgami po prostu bezpardonowo. W jaki sposób sobie pan tłumaczy ten fakt, że po 1989 roku nie próbowano, czy też nie zbudowano tej opowieści o Śląsku w dwóch wymiarach? Opowiedzenia uczciwie o tym, co działo się w okresie PRL-u, czyli od 1945 roku do jego końca, przyjmijmy do tego kresu 1989 roku. A druga rzecz, dlaczego nie potrafiono opowiadać o Śląsku w latach 90. Jeśli już ten Śląsk pokazywano, mówię to z perspektywy, nie wiem, Warszawy, Polski Centralnej, pokazywano jako przysłowiowo dymiących górników o swoje przywileje, prawa socjalne, że to jest po pierwsze jedyna grupa, która potrafi o nie walczyć, która się nie dała tak szybko spauperyzować, jak chociażby, nie wiem, stoczniowcy czy inni ludzie. No ale to w zasadzie ten Śląsk przestał istnieć w takim odbiorze społecznym. No jeszcze pamiętam film Kazimierza Kuca, który w zasadzie robił już ten film, jak to się dzisiaj popularnie mówi, ze zbiórki publicznej, znaczą część filmu na film o wydarzeniach w kopalni Wujek po prostu miał z prywatnych dotacji. A tak naprawdę no nie było już tych filmów z okresu wcześniejszego, również Kazimierza Kuca, który pokazywał to życie śląskie. Zostawiam teraz na uboczu, czy to było mniej lub bardziej skłamane, czy mniej lub bardziej ocenzurowane, ale było. Mało kto jeszcze dzisiaj pamięta chociażby fakt, że dla takiego człowieka jak Wojciech Kilar, który pochodził ze Lwowa, Śląsk stanowił drugi dom. On się tam zakorzenił, zawsze o Katowicach przepięknie mówił. Pamiętam taki pojedynczy, jako debiutujący dziennikarz, rozmowy z Wojciechem Kilarem, który zawsze był tym Śląskiem zachwycony, który w zasadzie się stamtąd nie ruszał. Jeśli już, to jeździł do Częstochowy, do której lubił często jeździć, to tak naprawdę był zakorzeniony na tym Śląsku. Henryk Mikołaj Górecki, który dzielił swoje życie pomiędzy Akademią Muzyczną w Katowicach, a swój dom, który pod Zakopiańskim Zębie wybudował. No w ogóle świetna szkoła wokalistyki jazzowa w Katowicach, doskonała akademia właśnie muzyczna z fantastyczną salą. No, powstało obecnie całkiem niedawno NOSPR, znaczy w tej nowej sali oczywiście, orkiestra jest dużo starsza. No ale ten Śląsk przestał istnieć. Przestał istnieć jako pewnego rodzaju opowieść na życie. Znaczy on zaczął istnieć w zupełnie innej opowieści. W powieściach Twardocha, wielu innych pisarzy, którzy nagle pokazywali jakąś właśnie odrębność, inność, poniemieckość, proniemieckość. Zaczęły się pojawiać owe modne kategorie multikulturowości, rzeczy, o których Ślązak z XX wieku nawet nie sądził, że on w takich kategoriach myślał. Narzucanie tych kategorii, brak jakiejś spójnej opowieści historycznej w postaci dobrych książek, chociażby o powstaniach śląskich. No, bardzo dziwne to się zaczęło. Dziwne rzeczy zaczęły się dziać. Tak, bardzo dziwne rzeczy zaczęły się dziać i myślę, że się dzieją czasami po dziś dzień.
Natomiast proszę zwrócić uwagę, bo tu też trzeba spojrzeć terytorialnie szerzej. Mamy 45 rok i mamy takie granice, jakie mamy, czyli ziemie odzyskane, bo to trzeba na to spojrzeć na całość ziem zachodnich. Mamy ziemie odzyskane i komuniści, władza komunistyczna, no co by o nich nie powiedzieć, staje przed wyzwaniem zespolenia tych ziem z resztą kraju. Trzeba jakoś z tego utworzyć Polskę, z tych ziem zniszczonych, zrabowanych też, to co otrzymaliśmy, te granice, które otrzymaliśmy po 45 roku na Odrze, Niedźwiedziskiej i w tym też Śląsk. Musimy rozwinąć przemysł i przede wszystkim musimy je kulturowo zespolić z Polską. Nad tym pracowano. Badano historię, powstawały instytuty, powstawały publikacje. No, często nie pisały prawdy. Prastare, piastowskie ziemie, to było troszeczkę, że tak powiem, żartem, troszeczkę przesady w tym, ale Śląsk, filmy Kuca, o powstaniach śląskich. Proszę zwrócić uwagę, jakie monumenty powstały w Katowicach w okrągłe rocznice powstań śląskich. W 50. rocznicę powstań śląskich pomnik w centrum Katowic, trzy skrzydła. To jest w zasadzie symbol miasta już dzisiaj. To zrobili komuniści. Ile na ziemiach zachodnich mieliśmy instytutów krzewiących polskość, starających się właśnie zespolić te ziemie zachodnie, co było bardzo ważne i to było w interesie narodu polskiego, mimo że robili to komuniści, zbudować jedną Polskę. Myślę, że w dużym stopniu, oczywiście nie wszystko, ale w dużym stopniu to się udało. Dziwna sytuacja po 89 roku, że nagle zaczynamy się tego wstydzić. Zaczynamy się wstydzić tego dziedzictwa polskości ziem zachodnich, polskości Śląska. Nie mówimy już, nikt nie używa określenia ziemie odzyskane. To jakby stało się to wstydliwe, że to nie są ziemie odzyskane, to w ogóle nie są nasze ziemie. Myśmy je dostali i w ogóle ja też często czytam różnego typu wypowiedzi i publikacje, że to nie do końca jest tak, że myśmy je sprawiedliwie dostali, że coś tutaj jest nie tak. W to też się wpisuje Śląsk. Śląsk przestał być polski, a została narzucona narracja, że Śląsk jest wielokulturowy. Wielokulturowy, czyli jaki? Jeśli powiemy, że ktoś powie, że Śląsk jest polski, to natychmiast pojawi się taka odpowiedź z różnych stron, która nam wyliczy, że jak krótko ten Śląsk był polski, jak Polska go zrabowała i zniszczyła. To jest, przyczyną tego jest to, że Polska całkowicie się wycofała. Po 89 roku z tej pracy kulturowej na Śląsku, ziemiach odzyskanych, nie tylko gospodarczo, co wielu wskazuje, że no, są publikacje mówiące o upadku gospodarczym, zakładach, które padały, ale kulturowo również. No i naturalną koleją rzeczy w tą pustkę ktoś wkracza. Ktoś mówi, że no jeśli to nie jest polskie, no to czyje? No jeśli ziemie odzyskane nam się nie należały, nie należą, nie są polskie, nie mówimy, że są odzyskane. Jeśli Szczecin nie jest polskim miastem, Wrocław nie jest polskim miastem, Śląsk nie jest polski, Gdańsk nie jest polski, no to czyje są, jakie są? Prawda? Najprostsza odpowiedź, która się pojawia i która się też często otwarcie pojawia w tych debatach, że jest niemiecki. No tak, dokładnie. Jeśli wylicza się, że Śląsk był najdłużej niemiecki, niektórzy wskazują, że czeski, no ale już najmniej polski, to my nie jesteśmy gospodarzami na tych terenach, tylko mamy te ziemie w depozycie, no w chwilowej administracji, prawda? Administrujemy tymi ziemiami, ale one kulturowo do nas nie należą i jest wiele środowisk,
i Polski, które się tego dziedzictwa wstydzą, prawda? No to jest raz, że no to przecież to robili komuniści, no to my nie możemy dalej tego kontynuować, ale nie wymyśliliśmy żadnej innej narracji broniącej kulturowo polskości tych ziem i tego, co dokonali Polacy od 1945 roku. Przecież to Polacy odbudowali te ziemie, stworzyli tam przemysł, stworzyli warunki do życia. Prawda? Na Śląsku również zbudowano przemysł, zbudowano uczelnie, instytuty badawcze, prawda, badające kulturę, powstawały publikacje dotyczące powstań śląskich. No dzisiaj o powstaniach śląskich mówi się albo o wojnie domowej, wszczętej oczywiście z inspiracji Polaków, którzy to doprowadzili do straszliwego, niesprawiedliwego podziału tutaj Śląska, albo wręcz o polskiej interwencji, o wojnie polsko-niemieckiej sprowokowanej przez Polskę. No, gdyby nie Polska, to powstańcy śląscy nie mieliby szans z Niemcami. Polska całe wagony amunicji przysyłała tutaj dla powstańców. No, to jest bardzo ciekawe, no bo Polska walczyła w ówczesnym czasie z bolszewikami. Skąd brała tę amunicję i te pociągi pancerne i tak dalej, żeby prowadzić wojnę na dwa fronty, no to też powinniśmy, tak powiem ironicznie, być dumni, że potrafiliśmy wygrać wojnę na dwa fronty i o Śląsk z Niemcami i pobić bolszewików. No, ale, zresztą prawda też jest taka, że czy powstanie wielkopolskie w pierwszej fazie, czy pierwsze powstanie śląskie odbyło się trochę wbrew wyobrażeniom ówczesnych polityków. To też trzeba uczciwie powiedzieć, więc to był rzeczywiście, jeśli tak można to ująć, zryw lokalnej ludności, o czym się zapomina. Więc przypisywanie rzeczywiście jakimś tam rachubom politykom w Warszawie, którzy tak rachowali, jest też kompletną nieprawdą. Równie dużym zaskoczeniem dla elity politycznej w Warszawie było powstanie wielkopolskie. Tak, no, znaczy trudno się dziwić, że ówczesny rząd polski no, nie myślał o Śląsku, mając na karku Armię Czerwoną, prawda? No, cóż nam z tego... A co kształtowało, czy co wpływało na przechowywanie tej polskości? Jakiego rodzaju to był obraz polskości na Śląsku? Bo jak rozmawiam z takimi rzeczywiście tymi rodowitymi Ślązakami, którzy z dziada, pradziada powiedzmy pochodzą, nie wiem, z Mikołowa chociażby, to nie mówią otwarcie, no, że tak, no, babcia z dziadkiem świetnie mówiła po niemiecku, w domu się mówiło po polsku, szkoła była niemiecka, ewentualnie w kościele się jeszcze mówiło po polsku, ale nie w każdym, nie w każdej parafii, bo w niektórych parafiach byli również proboszczowie niemieckojęzyczni. No ale że oczywiście ten dom i kościół i ten pewien sposób, styl życia, no to kształtowało i utrzymywało tą polskość przez dziesięciolecia. A jak pan to widzi? Na pewno polskość była przechowywana w wielu domach. Natomiast ja spoglądam na to, myślę, że Ślązacy są ludźmi pragmatycznymi. I to, co mówiłem na początku naszej rozmowy. Porównywali sobie, a wielu znało Niemcy i poznało ich, może służąc w niemieckiej armii podczas I wojny światowej. Studiując i tak dalej. Znało Niemcy, widziało, co się stało z Niemcami po I wojnie światowej. A porównując to z Polską, która jakby z niczego tworzy sprawny organizm państwowy, który gdzieś tam bije bolszewików, prawda? Daje nadzieję na lepsze życie. Tutaj ci Niemcy, no jest słaby rząd, tu jest rewolta bolszewicka, prawda? Rewolucja listopadowa w 18 roku, pucz w 20 roku, tu rząd ucieka z Berlina do Drezna. W Polsce nic takiego nie ma miejsca. Tam armia niemiecka daje się rozbrajać, przecież też to w Polsce nic takiego się nie dzieje, więc Polska dawała, myślę, lepszą nadzieję i perspektywę przyszłości niż Niemcy, niż ówczesne Niemcy w 18 roku. Z drugiej strony no, Ślązacy byli
przez Niemców nie byli traktowani też jako pełnowartościowi. Nie, myślę, że w dużej mierze jako siła robocza dla przemysłu. To życie nie było lekkie. Także Polska dawała lepszą perspektywę przyszłości, o czym też się dzisiaj nie mówi. O Polsce się mówi przy wielu uroczystościach. Przedstawiciele państwa polskiego mówią, że no ta Polska taka niepewna, no to taki odruch serca, wręcz romantyzmu Ślązaków, który kazał im tam. Myślę, że w dużej mierze tak, ale jeszcze raz powtórzę, Ślązacy są ludźmi pragmatycznymi i dobrze sobie skalkulowali, że lepszą przyszłość ich i im dzieciom zapewni Polska niż te Niemcy w 18 roku, z których nie wiadomo co wyrodzić. No i czas pokazał, że powiem tak, że mieli rację, no bo cóż się stało z Niemcami później. 39 rok, przegrana wojna, przyłączyć się do Niemiec. No Niemcy nie przynieśli niczego dobrego na Śląsku. 39-45. A ta służba w Wehrmachcie, opłakiwanie synów, którzy zginęli na froncie wschodnim bądź zachodnim i ściągnięcie na siebie Armii Czerwonej, to jest to tragedia górnośląska, ale jest to efekt wojny 1 września 1939 roku. Czyli ten, można powiedzieć, że ten wybór Polski był słuszny. Mówi pan o, podkreślał to pan wielokrotnie, pisze pan o tym w swoich publikacjach, w swoich tekstach, o tym ryzyku, jakie się ponosi, będąc mieszkańcem Śląska, mówienia o polskim Śląsku. I to rozumiem, że to nie jest taki tylko, to nie jest takie stwierdzenie retoryczne, czy taki rodzaj wyostrzenia publicystycznego i uproszczenia publicystycznego, tylko że to niesie ze sobą jakieś konsekwencje. To znaczy, jak mam to rozumieć, że taka elita, nie wiem, naukowo-polityczna w Katowicach czy w innych miastach, co patrzy wrogo na tych, którzy mówią o polskim Śląsku? No nie zauważyłem, żeby patrzyła przyjaźnie, nie zauważyłem, żeby to ułatwiało karierę. Obrona polskości Śląska czy polsko-śląska to jest wręcz, to nie wróży kariery. Ale co to praktycznie oznacza, bo to brzmi rzeczywiście w uszach tak groźnie, niebezpiecznie wręcz bym powiedział. No, znaczy to jest to budowanie takiej przestrzeni niczyjej, ziemi niczyjej. Można powiedzieć, że tak. No to jest, panie redaktorze, no, zajmuję się tymi sprawami od ponad 10 lat. No, jak to zauważył jeden z moich przyjaciół, też z Warszawy, no tłoku wokół ciebie to nie ma na Śląsku. No, ja grantów, mówię, jak rozumiem, też nie. Grantów wielkich też nie. No, dlaczego? No, to nie gwarantuje, taka postawa nie gwarantuje kariery apanarzy, a generuje kłopoty. Czyli mówienie wprost, czy pisanie wprost w Katowicach, mówienie w Katowicach wprost, że Śląsk jest polski, przynależał do Polski, był świadomym wyborem Ślązaków i ludności miejscowej od momentu pierwszego powstania śląskiego, to ściąga na człowieka kłopoty? Tak. Może groźnie brzmi, kłopoty. Nikt nam krzywdy nie zrobi, tak, w sensie fizycznym chyba. Ale, panie dyrektorze, ja się posłużę takim przykładem, rozmawiając z jednym z profesorów, zachęcając go do wypowiedzi właśnie w tym duchu. No odpowiedział mi wprost, że nie, raczej nie, no bo to przede wszystkim zdaję sobie sprawę, że będzie zaatakowany przez różnej maści środowiska. Też taką bronią jest internet. No, nikt nie chciał sobie przeczytać, że jest taki owaki profesor zwyczajny, nie chcę sobie przeczytać, że jest głupkiem generalnie i nie zasłużył na tytuł profesora, że plecie bzdury, a
takie wypowiedzi mogą mu też pewne rzeczy zablokować, jak mi to powiedział. No to jest naturalne. Zdecydowanie popularniejsze jest, gdyby ktoś wybrał taką drogę, że Śląsk jest wielokulturowy, Śląsk w ogóle nie jest polski, ziemie odzyskane nie są polskie, te miasta nie są polskie. Myślę, że będzie miał dużo łatwiej. Tak powiem, będzie miał ułatwioną drogę do badań i tak dalej. No to jeszcze raz powtórzę, tłoku wokół mnie nie ma, no i myślę, że długo jeszcze nie będzie. Ale jest też jeden taki paradoks. Różnego typu regionaliści, nawet politycy, którzy no jakąś tam karierę zrobili, wylądowali nawet w Brukseli, już pomijam imiona i nazwiska, mówią otwarcie, że oni się przyznają do narodowości śląskiej, czymkolwiek ona ma być. Że mówią w języku śląskim, mimo że język Gwara Śląska nie jest uznana za język i nie spełnia tych kryteriów, żeby traktować ją jako odrębny język. W oparciu o co owi regionaliści, czy te środowiska miejscowe, niechętne opowieści o polskości Śląska budują swoją tożsamość, budują, jak to się dzisiaj popularnie mówi, swoją narrację? No to można różne rzeczy wymyślić. Śląskość, geneza powstania narodu śląskiego. Ja czytałem takie publikacje niepoparte żadnymi badaniami naukowymi, że Ślązacy nie są Polakami, Ślązacy należą do takiej, a nie innej grupy etnicznej i tak dalej. To jest bardzo ciekawe. Natomiast jeśli ktoś powie, że na Śląsku, że jest Polakiem, automatycznie przestaje być Ślązakiem. Jeśli ktoś powie, że jest, przestaje być Ślązakiem, nawet jeśli jego rodzina żyje od stuleci tutaj, no to automatycznie nie jest Ślązakiem, to jest niemożliwe, to jakby wręcz zdrajca. Osoba, gdyby mieszkaniec Warszawy na przykład, gdyby zadeklarował, że jest Ślązakiem, nie jest Polakiem, ponieważ poczuwa się do śląskości, bo mu się tak strasznie podoba śląskość, będzie zakwalifikowany jako Ślązak. Jeśli wyprze się tej polskości, prawda? Wtedy to będzie... To już się nie załapie. Kocham Śląsk, kocham... Wtedy będzie Aurę Śląską, ale zaakceptowany. Ale nie traktuje Śląska jako innego państwa, innej krainy niż związanego z Polską. Tak jak mówię, odrębna narodowość, która jest budowana, co ciekawe, w opozycji do polskości, tylko i wyłącznie. Jak gdyby wręcz stworzona po to, żeby być w opozycji do polskości, tak samo jak Śląsk. Znaczy łatwiej przyjmuje, rozumiem, niemieckość niż polskość. Tak, zdecydowanie łatwiej. Zdecydowanie łatwiej, nawet to jest, kiedyś widziałem taką wystawę, dziadek z Wehrmachtu na Śląsku i przy okazji dyskusję, nawet ktoś stwierdził, że no, ale myśmy mieli więcej dziadków w niemieckiej armii niż na przykład w Armii Krajowej. No, stwierdziłem też, że Armia Krajowa no, takiego powszechnego poboru nie prowadziła tam do Wehrmachtu, wcielano siłą. No i tutaj no, to za bardzo się nie ma czym chwalić. No, armia niemiecka, no, to, że dziadek zginął na froncie, na pewno nie był zadowolony, że go wcielają do Wehrmachtu, że ginie na froncie zachodnim, ale to też jest dobrze przyjmowane, nie potępiane. Ta historia też jest tutaj odwracana, prawda? Spoglądając na tą wystawę na uśmiechniętych chłopców w mundurach, prawda, Wehrmachtu, to parę lat temu można było odnieść wrażenie, że taka miła i sympatyczna armia, która no, tam walczyła z wrogami, ale nikomu innemu nic krzywdy nie zrobiła, no i później niestety musiała się cofać. Armia Czerwona znowuż
no to nawet nie Armia Czerwona, tragedia Górnośląska też na Śląsku jest winą Polaków, jest państwa polskiego, też powstało określenie polskie obozy koncentracyjne po 1945 roku, czyli jak gdyby Polska jest odpowiedzialna za komunistyczne represje po wyzwoleniu, tworząc obozy koncentracyjne, polskie obozy koncentracyjne. No jak się łatwo domyśleć, jest to też tworzone w takiej opozycji do niemieckich obozów koncentracyjnych, że no dobrze, no Niemcy mieli obozy koncentracyjne, mordowali, no ale wy Polacy też nie jesteście święci, też po 1945 roku mieliście swoje obozy koncentracyjne. I jak gdyby, no jest to paradoks, bo to by znaczyło, że Polska prowadziła samodzielną politykę od Sowietów, prawda, i mogła sobie robić co chciała, niezależnie od decyzji Związku Radzieckiego. Może pójdźmy dalej, że może to Polacy narzucili Sowietom komunizm, może w Polsce, a może Sowieci w ogóle nie chcieli tutaj instalować komunizmu, tylko Polacy zażądali tego. A Solomon Morel był przedstawicielem polskiej elity. No, tak. Można było to uprościć, prawda? Powiedzcie, co czeka Śląsk, jak pan myśli? Albo inaczej, czy w duszy śląskiej tkwi pewien rodzaj fatalizmu? Bo czasami można mieć takie wrażenie, że Ślązak mimo wszystko zgodzi się na wszystko. I to jest pytanie właśnie, czy to jest pragmatyzm i rzeczywiście ocenianie szans i możliwości, czy to już jest jakiś rodzaj fatalizmu i determinizmu? Myślę, że ten pragmatyzm wygenerował fatalizm. To jest region pograniczny, o który wszyscy się biją, prawda? Jakby przechodzą z jednej strony w drugą. Także wielu pomyślało, że może lepiej siedźmy, nie róbmy nic, nie mieszajmy się do żadnych z tych wojen, jakoś przeczekajmy. Ale przeczekać nie można. Trzeba działać. Zresztą powstańcy śląscy nie czekali, aż za nich tam granica zostanie ustalona, tylko chwycili za broń. No, trzeba przyznać, że wesołych dziejów Śląsk nie miał. No, to też to jest może przyczyna tego, że jest dużo takiego pesymizmu w duszy Ślązaka. Czy może to nie jest nawet pesymizm, tylko taki brak entuzjazmu, brak radości. Co nam może przynieść jutro? Na pewno nam nie przyniesie niczego dobrego. Musimy to jakoś przeczekać. No, ale to też nie jest, myślę, dobra metoda, bierność, tylko no, powinniśmy brać przykład z powstańców śląskich. No, dzisiaj nie musimy z bronią w ręku dopominać się pewnych rzeczy, ale jako państwo polskie powinniśmy kulturowo wspierać polskość na Śląsku i szerzej na ziemiach odzyskanych. Po prostu nie czekać i nie liczyć na to, że będzie dobrze, bo myślę, że dobrze nie będzie, że może dobrze to już było, a będzie jeszcze gorzej, a my sobie sami pracujemy na ten los naszą biernością, po prostu naszą biernością i bojąc się czegoś, bojąc się właśnie podejmować takie ryzyko, żeby ktoś nam nie przekreślił kariery, czy ktoś nam czegoś nie odebrał. No myślałem, że jakimś optymistycznym akcentem zakończymy naszą rozmowę, ale tak trochę tak po śląsku. Lepiej założyć najcięższy przypadek, żeby potem się miło zaskoczyć niż rozczarować, prawda, optymistycznie, że jest wszystko dobrze i będzie jeszcze lepiej. To ja trochę taką filozofię życiową podzielam, więc coś mam jednak ze Ślązaka w sobie, jakiś rodzaj naznaczenia mojej duszy, duszą śląską. Proszę Państwa, Andrzej Krzystyniak był dzisiaj naszym gościem w przystanku Historia. Autor książki, zachęcam do przeczytania. Bardzo dobrze napisana książka, esej o Śląsku dla wszystkich tych, dla których sprawa śląska jest ważna, bliska, którzy w ogóle interesują się Śląskiem, Górnym przede wszystkim Śląskiem w tym przypadku. Historyk, organizator wielu wystaw, autor kilku książek, Andrzej Krzystyniak był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie Andrzeju, za rozmowę. Dziękuję bardzo.